Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będę testowała pewien gadżet i tutaj 10 punktów dla osoby, która zgadnie, jakiego elementu makijażu właśnie brakuje na mojej twarzy. Teraz czas dla Was, macie sekundę, żeby wpisać swoją odpowiedź w komentarzu. Relaksacyjna muzyczka. Tak, właśnie brwi. I tutaj postanowiłam przy tej właśnie okazji, że jeszcze ich nie pomalowałam, przetestować przedziwny gadżet, który zamówiłam jakiś czas temu na AliExpress. Jak wiecie, jestem fanką AliExpress, więc takie przedziwne gadżety lubię dla Was testować. Wygląda co najmniej podejrzanie, był bardzo tani, bo kosztował chyba coś koło 80-90 centów, więc tak naprawdę to jest nic, ale jeżeli przyspieszy chociaż trochę codzienny makijaż brwi, zamiast rysowania ich kredkami czy pomadami, to będzie to genialna sprawa, więc co? Sprawdzamy, jak to działa. Przy okazji przetestuję cień, który dostałam do brwi, firma Maxmo. Nie znam, nie używałam wcześniej. Mam nadzieję, że z kolorem się wstrzelę. Jego kolor to jest BP02 bodajże. I będę używała takiego skośnego pędzelka z Zewy numer 317. Nie muszę chyba mówić, jak dziwnie to wygląda. W ogóle czuję, że będę miała brwi na pół twarzy. Jeez Louise, one naprawdę tego używają? Takie dziwne gadżety są mega modne wśród Azjatek. One lubią ułatwiać sobie życie, jeżeli chodzi o makijaż. Ten szablon w ogóle nie zgrywa się z moimi brwiami, które jakiś tam dziwny swój kształt już mają. Lewy to lewy, ale jest. Oh my god, czekajcie, muszę złapać środek. To będą przedziwne brwi. Dobra. Będę miała creepy brwi, creepy brwi, creepy brwi. Na 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 na. Chyba będzie sexy. Dobra, teraz nie mogę oderwać szablonu, póki nie wyrysuję drugiej. Teraz powinny pojawić się werble. Uwaga, uwaga. Okej, oprócz tego, że brwi są za ciemne, jak dla mnie przynajmniej, w sumie nie jest źle. Czekajcie. Jeszcze trochę ją tutaj dopracuję. Not bad at all. Dobra, są mega ciemne, trzeba to przyznać, ale powiem Wam tak, gdybym nie miała w ogóle brwi, byłabym tu totalnie łysa i rysowała brwi od zera, to jest naprawdę fajna sprawa. Ale trzeba nie mieć brwi. Teraz wyglądam, jakbym miała zrobione permanentne brwi, które są ciemne i absolutnie nie pasują do reszty mojej twarzy, do włosów i tak dalej. Cóż mogę powiedzieć? Taki gadżet nada się tylko i wyłącznie dla osób, które nie mają brwi albo mają ich tak mało, że są w stanie wyrysować sobie nowy kształt brwi, używając takiego dziwnego cuda. Ewentualnie można próbować depilować swoje brwi według tego szablonu i potem po prostu sobie odrysowywać taki kształt, jak tutaj macie. W moim odczuciu bardzo ładnie można zarysować sobie tą granicę. Można chyba operować po prostu na przykład dolną granicą i wtedy ładnie wyrysowywać sobie ten łuczek. Moim zdaniem zbędny gadżet, ale przynajmniej było śmiesznie. I powiem Wam szczerze, że spodziewałam się naprawdę dużo bardziej komicznego efektu, a zaskoczyło mnie to dość pozytywnie. Dajcie znać, jak podoba Wam się to dziwne coś. Czy testowałyście już jakieś dziwne azjatyckie gadżety? A może jest coś, co chcecie, żebym przetestowała koniecznie na kanale? Dajcie znać w komentarzach. Ja tymczasem uciekam. Muszę to jednak chyba zmyć i narysować sobie nowe brwi. Trzymajcie się, dziewczyny. Do zobaczenia w kolejnym filmie.